Cześć, z tej strony Tomek. Zapraszam Cię do kolejnego filmu na moim kanale, z którego dowiesz się m.in. w jaki sposób można zdobyć środki, fundusze, w dużym skrócie mówiąc pieniądze, właśnie na rozwój czy na budowanie projektu, czy też na jakąś taką podstawową, pierwszy etap pomysłu, aby go ewentualnie zweryfikować z linkiem. Także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Tradycyjnie już jak dla tego typu materiałów na moim kanale będę się tutaj posługiwał mapą myśli. Ta mapa jest o tyle ciekawa, że umieściłem tutaj również w niej linki, także na pewno również umieszczę jakiś link do tej mapy, abyście mogli z tego korzystać. Może najpierw zajmiemy się tą największą gałęzią całej tej mapy, czyli grantami dla deweloperów. Tutaj sposobów na zdobycie finansowania w świecie kryptowalut jest naprawdę dużo. Wszystko zależy od tego, na jakim jesteśmy etapie z naszym pomysłem, produktem czy projektem, czego oczekujemy, czyli jakiej pomocy oczekujemy, czy potrzebujemy tylko wsparcia finansowego, czy potrzebujemy również zbudować zespół, czy mamy już jakieś nasze MVP, czy ten minimum valuable product, czy po prostu potrzebujemy wsparcia już takiego na wyższym poziomie w zakresie chociażby takich kwestii jak marketing, reklama, zbudowanie modelu ekonomicznego, jakieś rozpropagowanie wśród całej społeczności. Także tu ze względu na to, jakie potrzeby w danym projekcie wy macie, tak można starać się o różne grupy pozyskiwania środków. Jeśli chodzi o te granty deweloperskie, czyli są to podstawowe programy, które ma większość projektów kryptowalutowych. Tutaj wymieniłem dosyć sporo, ale i tak nie wymieniłem wszystkich. Także jeśli jesteście inwestorami i chcecie bardziej technicznie zainteresować się danym projektem, jakoś go wspomóc, czy też macie jakiś pomysł, który można byłoby zaimplementować na bazie danego projektu, czy też protokołu, warto zainteresować się sekcjami tak zwanych właśnie grantów deweloperskich. I takie granty tutaj mają takie projekty jak chociażby Ethereum Foundation, ma dwa takie projekty, Cardano również ma dwa takie projekty, Stacks, Gnosis, Tezos, Audius, LifePeer, Web3 Foundation, czyli cały ekosystem Polkadot, Avalanche, The Graph ma nawet program, w którym można zdobyć maksymalnie 500 tysięcy dolarów, Uniswap, Polygon, Compound, Aave, Gitcoin. Na Gitcoinie warto sobie tą stronę przejrzeć. Swego czasu również na tej stronie był dostępny airdrop dla właśnie osób wspierających różne projekty. Gitcoin jest o tyle ciekawy, że tam zgłaszając jakiś projekt możemy również liczyć na finansowanie tak zwane społecznościowe, czyli użytkownicy portalu Gitcoin mogą partycypować, mogą właśnie wspierać Waszą działalność poprzez jakieś właśnie dotacje. Chainlink organizuje bardzo dużo właśnie takich grantów. Filecoin, Near Protocol, osoby zainteresowane powiedzmy bezpośrednio jakimś bezpieczeństwem, security w kontekście audytów i tutaj chcące się rozwijać, mogą liczyć również na wsparcie ze strony konsensusu, czyli firmy, całej organizacji, fundacji zorientowanej na ekosystem Ethereum. Projekt Silo, Curve, Solana, Yearn Finance, Algorand ma też potężny program grantów, Waves, niezwykle również duży, cały ekosystem blockchainu Terra, tutaj są też dwie możliwości, jest Terra Capital, cała organizacja, fundusz inwestycyjny, organizują również tak zwane space campy, na których można zbierać zespół i budować i w ten sposób również dalej rozwijać projekt.
Elastos również ma swój program Cyber Republic. To jest tylko pewnie niewielki wycinek, natomiast są to aktualne programy, w których jest mnóstwo pieniędzy możliwych do zdobycia, także dla chcącego naprawdę nic trudnego, wystarczy rozumieć dany projekt, dany protokół, umieć osadzić swój pomysł na tym projekcie, a następnie wypełnić aplikację, zebrać zespół, ewentualnie przedstawić to, co już do tej pory udało się w tym zakresie osiągnąć i oczywiście walczyć o swoje. Kolejna gałąź to, tutaj możemy przejdziemy teraz do hackathonów. Hackathony są to o tyle ciekawe właśnie wydarzenia, do których można dołączyć jako zespół, można dołączyć jako również pojedyncza osoba. Tam organizatorzy również często odpowiadają za to, żeby łączyć pojedyncze osoby, budować z nich teamy, budować z nich zespoły, które w ramach takiego właśnie okresowego wydarzenia, zwykle trwającego, no, czasami trwa to tylko 24 godziny, czyli całą dobę, a czasami trwa to nawet 2 tygodnie i w tym okresie dany zespół ma na bazie jakiegoś protokołu zgodnie z tematyką programów w ramach hackathonu przygotować jakiś projekt. I takie hackathony są również bardzo popularne, są bardzo lubiane również przez programistów. Z takiego inwestycyjnego punktu widzenia warto śledzić właśnie takie wydarzenia jak hackathony, bo spora część projektów, które startują w hackathonach, później jest rozbudowywana i później powstają z nich konkretne protokoły i część z tych właśnie, które to są tutaj wymienione po prawej stronie, które już oferują swoje programy grantów deweloperskich, wywodzą się z tak zwanych hackathonów, czyli z tych wydarzeń, których laureaci są wyróżniani nagrodą finansową. I tutaj warto wyszczególnić projekt 0x Hack, polski projekt organizowany przez firmę EatWorks, która również bardzo ciekawy sposób, bardzo ciekawą koncepcję ma na organizowanie hackathonów na ekosystemie Ethereum. Idąc wyżej, przechodzimy właśnie do launchpadów, czyli do platform IDO. I tutaj w sytuacji, kiedy już mamy jakiś projekt, możemy go uruchomić, możemy go tak prosto mówiąc zlaunchować na danym blockchainie, czy też na kilku blockchainach ze wsparciem platformy, która pozwoli nam, która pomoże nam w zebraniu dodatkowego finansowania, pomoże nam w zakresie technologicznym, czyli jeśli nie mamy, czy brakuje nam jakichś kompetencji w zespole w zakresie technologicznym, to taki launchpad również oferuje swoją pomoc. Przede wszystkim również kwestie typowo marketingowe, czyli taki launchpad pomoże nam rozreklamować dany projekt wśród społeczności. Taki launchpad również zweryfikuje projekt, czy jest on na tyle dobry, aby chciał się pod nim podpisać i chciał go dalej promować. Współpraca z takim launchpadem zwykle opiera się o to, że launchpad pomaga w zakresie tej inicjalnej dystrybucji tokenów. W zamian za to również pewna pula tych tokenów jest przekierowywana na launchpad, czyli na organizatorów, na osoby stojące za tym launchpadem. I tutaj oczywiście polski projekt, w którym również biorę udział, Startera, Launchpool, Cardstarter, Polka Starter, DAOmaker, BSCPad, kolejny polski projekt Synapse Network. Warto zwrócić uwagę na te polskie produkty. Myślę, że stoją za nimi solidne zespoły, które robią wszystko, żeby dostarczyć projekt naprawdę solidnej jakości. Tak jak widzicie, platforma launchpadowa jest dostępna praktycznie na każdym blockchainie, także bez względu na to, który preferujecie, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Z drugiej strony, z takiej strony inwestycyjnej, również warto śledzić platformy launchpadowe, warto posiadać tokeny platform launchpadowych z tego względu, że one inkubując pomysły, projekty osób do nich zgłaszających się, dają możliwość wczesnego wchodzenia w inwestycje właśnie w te projekty dla posiadaczy tokenów czy dla stakeujących tokeny danej platformy.
Także tym bardziej warto zwrócić uwagę na launchpady, na tokeny, które oferują oraz śledzić to, w jaki sposób one działają i jakiego typu projekty mają zamiar launchować. Kolejna grupa to tak zwane programy bug bounty. To programy dla osób, powiedzmy, bardziej zaawansowanych, z dużo większą wiedzą technologiczną, zwłaszcza sfokusowane osoby na aspekty związane z bezpieczeństwem, na security. I tutaj jest również bardzo wiele ścieżek. Nagrody są dosyć duże dla tak zwanych białych kapeluszy, czyli dla osób szukających błędów w zabezpieczeniach różnych protokołów czy projektów. Mamy trzy takie główne platformy: Immunefi, HackerOne, Backcrowd, które jakby gromadzą i które pomagają różnym projektom, różnym protokołom w prowadzeniu projektów bug bounty. W dużym skrócie programy bug bounty polegają na tym, że śledząc, interesując się danym projektem, staramy się wyszukać w nim jakieś podatności, jakieś problemy związane z bezpieczeństwem. Sprawdzamy, czy taka nasza działalność jest zgodna właśnie z programem bug bounty danej platformy. Następnie wypełniamy formularz, zgłaszamy to, czekamy określony czas, aż zespół to zatwierdzi, ewentualnie czy zada jakieś pytania, coś trzeba doprecyzować. Zgłoszenie takiego buga w programie bug bounty zwykle wiąże się z tym, że trzeba dosyć konkretnie, rzeczowo i dokładnie wszystko wypisać, czyli krok po kroku, jak doszliśmy do tego błędu, jakie były nasze oczekiwania, a które nie zostały spełnione pod względem bezpieczeństwa. Dlatego tym jak najbardziej również myślę, że warto się zainteresować. Jest szereg takich list, na których możemy znaleźć właśnie linki do różnych programów bug bounty organizowanych przez konkretne projekty kryptowalutowe. Myślę, że bardzo ciekawa sprawa, niezwykle dobrze płatna. Jak najbardziej warto się tym zainteresować poza tą taką, powiedzmy, typowo marketową, spekulacyjną działalnością na rynku kryptowalut. I ostatnia gałąź, czyli fundusze inwestycyjne, osoby prywatnie inwestujące, tak zwani aniołowie biznesu, którzy również są w stanie wesprzeć projekt. Przede wszystkim projekty, firmy typu Venture Capital są zainteresowane już dużo większym finansowym zaangażowaniem się w dany projekt. Tutaj podejście do funduszy Venture Capital jest różne, jest na pewno mocno dyskusyjne. Z jednej strony marketingowo dobrze to działa dla projektu, jeśli może pochwalić się tym, że został właśnie wsparty finansowo przez jakiś duży fundusz inwestycyjny. Z drugiej strony posiadanie zbyt dużej liczby tych funduszy inwestycyjnych w projekcie w dłuższej perspektywie czasu prowadzi do problemów, ponieważ te fundusze to są firmy, one są po to, żeby zarabiać, także te tokeny naszego projektu po prostu będą zrzucane na rynek przez takie fundusze. I przede wszystkim chciałbym powiedzieć to, że należy do nich podchodzić z dużą ostrożnością. Poza tym, wybierając fundusz inwestycyjny, które również są dzielone na tak zwane warstwy, czyli takie jakby kategorie pod względem tego, w jaki sposób one mogą pomóc danemu projektowi, warto również prowadzić rozmowę z takim funduszem inwestycyjnym, zadawać mu pytania, tak naprawdę co oprócz tego finansowania, bo jak widzimy z tej mapy myśli i jak obserwujemy rynek, to z finansowaniem raczej nie ma większego problemu. Natomiast jest dużo spraw związanych z prowadzeniem projektu kryptowalutowego, projektu opartego o blockchain, w których fundusz inwestycyjny jak najbardziej może się przydać. Są to na przykład wsparcie związane z całym aspektem prawnym, czyli rejestracją naszej spółki w odpowiedniej jurysdykcji prawnej, prowadzenie właśnie tej całej sfery prawnej projektu,
Niektóre fundusze wspierają również w zakresie technologicznym, wspierają w zakresie marketingowym, oferują kontakty, na przykład pomagają przy wejściu na giełdę, co również nie jest tanią rzeczą, a w dużej mierze przypadków wiąże się z tym, że po prostu trzeba znać odpowiednie osoby albo trzeba być wskazanym przez konkretną osobę czy przez konkretny fundusz inwestycyjny do danej giełdy, aby ta procedura przeszła w miarę sprawnie. Także tych spraw związanych z tym, w jaki sposób współpracujemy z funduszem VC, jest dosyć sporo. Myślę, że jest to zupełnie materiał na zupełnie inny odcinek. Natomiast warto kierować się z tym, że fundusz nie powinien tylko wspierać naszego projektu w aspekcie finansowym, również powinien oferować jakieś to właśnie know-how i w ten sposób pomagać nam rozwijać i budować pomysł, produkt, który chcemy udostępnić na rynek. I tak naprawdę, jeśli chodzi o finansowanie, myślę, że na ten moment to już wszystko. Serdecznie zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Zachęcam do budowania projektów na blockchainie, do budowania projektów kryptowalutowych, gdyż nic nie daje takiej satysfakcji, takiej wartości, jak właśnie tworzenie, jak tak pełne tak naprawdę uczestnictwo na rynku. I zwróćcie uwagę na to, że nikt nie ma lepszych tak zwanych inside newsów od tego, co się dzieje w projektach czy w danym projekcie, od osób bezpośrednio przy nich pracujących, od osób tworzących kod danego projektu, od osób, od programistów, od kierowników projektów, od osób związanych z bezpieczeństwem, którzy po prostu rozmawiają między sobą, są z różnych projektów, ale te osoby rozmawiają między sobą, konsultują, wymieniają się informacjami i dzięki temu mają bardzo ciekawe wiadomości odnośnie tego, co i kiedy prawdopodobnie może wydarzyć się na rynku. Także serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Cześć!